Dobry wieczór, Hanna Honisz, zapraszam na rozmowę dnia. Dziś moim gościem jest rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Lorenc. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa, witam panią bardzo serdecznie. Spotykamy się, ponieważ zdecydował się pan kandydować do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Tak, zdecydowałem się kandydować do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, ale jestem kandydatem niezależnym. Nie jestem zrzeszony w partii. Natomiast moja decyzja była podyktowana tym, że chciałbym rozwijać dalej akademickość Opola. Nie tylko, bo to rozwój akademickości Opola to również rozwój całego Opola i regionu. Widzimy, jakie są zagrożenia w tej chwili przed nami, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, gdzie depopulacja powoduje, że studentów, szczególnie studentów w mniejszych ośrodkach akademickich, jakim jest Opole, jest coraz mniej. Ta liczba spada bardzo drastycznie, powyżej 50%, w tej chwili mniej niż na przykład 10 czy 12 lat temu. Więc jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie, abyśmy tą akademickość Opola utrzymali, ponieważ nie ma co ukrywać, że jednym z parametrów decydujących o tym, czy uczelnia dostaje finansowanie, jest właśnie liczba studentów. Jeżeli my nie zadbamy teraz o siebie, o Uniwersytet Opolski, ale i o Politechnikę Opolską, wtedy może być taka sytuacja, że z miasta uniwersyteckiego będziemy miastem powiatowym. Tego bym nie chciał. Ale czy jako senator rzeczywiście będzie miał pan takie możliwości, żeby rozwijać Politechnikę Opolską? Tak, wierzę w to głęboko. Dlaczego? Dlatego, że senator ma jednak możliwości rozmawiania z premierem, rozmawiania z ministrami i też Senat ma wpływ na ustawodawstwo. Nie tylko ocenia, ale też ma wpływ, czy opiniuje, ale też ma wpływ na ustawodawstwo. Stąd też chciałbym wykorzystać właśnie ten mandat do tego, aby tutaj wzmocnić nasz region. Pamiętajmy o tym, że jako rektor Politechniki Opolskiej wielokrotnie spotykam się z przedsiębiorcami, którzy oczekują od Politechniki absolwentów, absolwentów przygotowanych, absolwentów posiadających dobrą wiedzę. Bez właściwego finansowania, bez wsparcia samej nauki, bo nie ma co ukrywać, że w Polsce nauka jest niedofinansowana i tutaj widzimy, jak w tej chwili te zarobki wyglądają. One co prawda wzrosły w ostatnim okresie, ale nie jest to szczególnie dla młodych osób, które chcą iść w kierunku rozwoju nauki, najniższa krajowa to nie jest motywacja do tego, aby iść ścieżką rozwoju naukowego, akademickiego, a o to nam chodzi, bo dobre kadry, dobre zaplecze to jest podbudowa do tego, aby studenci czy kandydaci na studia przyjeżdżali właśnie do Opola studiować. I to jest mój cel, żeby to zmienić. Jako rektor ma pan wiele obowiązków, wiele spotkań. Czy uda się je pogodzić z obowiązkami senatora? Wierzę, że tak. My już najtrudniejszy okres jako Politechnika Opolska mamy za sobą. Pamiętamy, jakie wydarzenia miały miejsce w 2019 roku na Politechnice Opolskiej. Jesteśmy za tym okresem. To widać, jak w tej chwili uczelnia się zmieniła. Cieszę się, że jestem tutaj częścią tej zmiany, gdzie wprowadziliśmy wiele istotnych zmian. Efekt: rośniemy w rankingach, liczba publikacji nam rośnie. Liczba studentów też nam przyrasta, co jest bardzo istotne, bardzo ważne, ale również naukowcy zagraniczni, którzy mogą pracować w wielu miejscach na świecie, chcą pracować w Politechnice Opolskiej, bo to jest efekt tego, że zainwestowaliśmy w laboratoria, w nowoczesną aparaturę i mamy bardzo dobrą kadrę, która dzisiaj może się rozwinąć, ale to jest proces. Chcąc przyspieszyć ten proces, uważam, że kolejnym krokiem powinno być właśnie kandydowanie do Senatu i tam być, aby mieć możliwość jeszcze większego wpływu, bo widać, że metody, które tutaj przyjęliśmy, strategię, którą przyjęliśmy na uczelni, ona się sprawdza, bo efekty są widoczne. Wspomniał pan, że kandyduje jako niezrzeszony kandydat z list Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego akurat z tej listy, a nie innej partii? Rzeczywiście miałem propozycję z innej partii, nie podjąłem tego wyzwania, chcąc się poświęcić uczelni. Rozmowy zachęcono mnie do tego, że to ma sens, że warto zainwestować swojego życia też bardzo dużo prywatnego, bo ja jestem człowiekiem od pracy, nie od polityki. Wychowałem się w otoczeniu społeczno-gospodarczym, tam bardzo mocno byłem związany ze swoją karierą zawodową czy rozwojem zawodowym. Jest okres teraz 4 lat rektorowania i widzę, że potrzebujemy troszeczkę jeszcze czegoś więcej. Stąd dostałem taką propozycję.
Troszkę dla mnie zaskakującą, ale wydaje się, że to jest dowód na to, że tą pracę, którą wykonujemy na uczelni, ona jest dobrze robiona. Podkreślam, oczywiście mam przyjemność tutaj firmować swoim nazwiskiem, ale to jest praca całego zespołu. Zbudowaliśmy zespół i te efekty są, więc chciałbym po prostu skorzystać z tej możliwości i przełożyć to na Opole i nasz region. Skoro wcześniej była propozycja z innej partii, to dlaczego jednak Prawo i Sprawiedliwość właśnie wygrało i wybrał pan tę listę? Dlaczego? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Dzisiaj to jest partia rządząca, wprowadziła wiele zmian, więc są skuteczni w działaniach. Dlatego też miałem przyjemność współpracować z aktualną partią czy ministrami z tej partii. Są skuteczni w tym obszarze, w który ja jestem zainteresowany, czyli w rozwoju edukacji. Widzimy efekty, które na Politechnice się zmieniły, stąd moja decyzja. Czym pan chce przekonać wyborców, aby właśnie to na pana zagłosowali? Skutecznością. Skutecznością. I ja powiem tak, nic tak dobrze nie weryfikuje teorii jak praktyka. Z drugiej strony nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. 4 lata, może to troszkę nieskromnie brzmi, ale te 4 lata pracy pokazały, że można w tym krótkim okresie czasu tak dużą jednostkę, gdzie pracuje blisko 800 tysięcy osób, jest blisko 5 tysięcy studentów, można ją zmienić. Pokazaliśmy, ja uważam właśnie, że to jest siła w takich małych ośrodkach, jakim jest, czy średnich ośrodkach, jakim jest Politechnika Opolska, jak szybko zareagowaliśmy na pandemię, wojnę. Byliśmy przygotowani do tego, aby przyjąć uchodźców, byliśmy przygotowani do tego, aby punkt szczepień zorganizować w czasie pandemii i bardzo dobrze się zarządza, więc uważam, że świadczy to o tym, że potrafię być skuteczny. Jaką ma pan strategię na kampanię wyborczą? To będą billboardy, to będą spotkania z wyborcami? Tak, ja jestem otwarty na spotkania, przede wszystkim na spotkania. Ja mam, moja filozofia na uczelni, z czym przystępowałem i to cały czas realizuję, politykę otwartych drzwi. Przystępując do wyborów w Politechnice Opolskiej, miałem takie hasło wyborcze: Politechnika Opolska tworzona przez ludzi, z myślą o ludziach, dla ludzi. Ja chcę to dalej realizować. Bardzo lubię spotykać się z ludźmi, przede wszystkim dyskutować, rozmawiać i to szczególnie z osobami, które mają też odmienne patrzenie na konkretne sytuacje, odmienne poglądy, bo to wtedy jesteśmy w stanie wypracować właściwe rozwiązanie, ale to musi być dyskusja na właściwym poziomie i chciałbym o to również zadbać, o tą kulturę dyskusji. W Opolu jest pan rozpoznawalny, nie będzie z tym problemu, natomiast jak chce pan przekonać wyborców w mniejszych miejscowościach? Po prostu się z nimi spotkać, fizycznie. Politykę otwartych drzwi, tym razem ja chciałbym, aby te drzwi otwarte były również u mieszkańców mniejszych miejscowości naszego powiatu. Jeśli pan zostanie tym senatorem, czy rzeczywiście dieta senatorska jest do pogodzenia z wynagrodzeniem rektora? W jaki sposób chciałby pan rozwiązać właśnie ten konflikt? Jako rektor i jako senator mogę te funkcje połączyć. Oczywiście wtedy nie jestem zawodowym parlamentarzystą. Można to połączyć i można zadać również pytanie, bo ono się samo nasuwa. A jak społeczność akademicka Politechniki Opolskiej? Odpowiadam na to w ten sposób. Jest również w Politechnice Opolskiej, czy w ogóle we wszystkich uczelniach demokracja. Są wybory. Te wybory będą odbywały się w przyszłym roku. W marcu, kwietniu przyszłego roku, co 4 lata, tyle trwa kadencja. I wtedy społeczność akademicka naszej uczelni będzie mogła się wypowiedzieć, czy dokonałem właściwego wyboru, czy też nie dokonałem właściwego wyboru. Ale wiele osób, podpisując się pod listami poparcia, które zbieraliśmy, podpisując się pod listami poparcia, zadało im pytanie, ale czy pan Marcin, czy będziesz dalej mógł być rektorem? Czy to nie stoi w kolizji, bo mam wątpliwości, czy podpisywać się pod tym, czy ja chcę takiej zmiany? Ja się bardzo cieszę, że takie właśnie reakcje były koleżanek i kolegów ze społeczności akademickiej. To jest dowód, że dobrze wykonujemy tutaj swoją pracę. Nie zamierza pan rezygnować z funkcji rektora. Jeśli będzie aprobata tego środowiska, będzie pan również pełnił obowiązki senatora i w związku z tym będzie pan rezygnował z diety senatorskiej. Tak, tak. Oczywiście będę rezygnował z diety senatorskiej.
Nie chciałbym, bo uważam, że tutaj właśnie w tym obszarze jest synergia, kiedy będzie można połączyć jedno i drugie, żeby być blisko uczelni, być blisko ludzi. Ja zawsze, tak jak powiedziałem, miałem taką zasadę i mam taką zasadę, żeby właśnie rozmawiać z każdym na uczelni, bo wtedy widzę, co naprawdę się dzieje tam wśród ludzi, którzy tworzą naszą społeczność. Wydaje się, że senatorowie pozostają troszkę w cieniu. To posłowie pracują na pierwszej linii frontu, właśnie przede wszystkim interesują się tymi sprawami mieszkańców różnych społeczności, inicjują ustawy. Senatorowie dopiero w tym drugim właśnie rzędzie interesują się tymi ustawami, zatwierdzają je lub je odrzucają. Czy nie lepiej byłoby jednak być posłem? Powiem, że ten poziom debaty politycznej, który dzisiaj jest w Sejmie, nie do końca nie odpowiada. To nie jest mój język komunikacji. Nie chciałbym w taki sposób komunikować. Ja wierzę, że jednak dojdziemy do wyższego poziomu. W Senacie jest to troszeczkę inaczej. Fakt, że posłowie są bardziej aktywni, też jest ich więcej, ale są bardziej aktywni rzeczywiście i medialnie, i aktywnie, to nie znaczy, że senator nie może też przyjąć takiej roli. Ja uważam, że może. Ja jestem nauczony pracy, przyzwyczajony i w zasadzie potrzebuję tej pracy, aby funkcjonować. Stąd wierzę, że nie będzie tylko tak, że Marcin Lorenz jest przed kampanią wyborczą i później 4 lata społeczność tutaj, która szczególnie, która być może na mnie zagłosuje, w co wierzę, będzie dopiero pozna, o, ja faktycznie głosowałem na tego kandydata 4 lata temu. Nie chcę taką osobą być. Czy ma pan już pomysł, gdzie będzie pana biuro senatorskie? Oj, to jest bardzo daleki wybieg. Nie jestem w ogóle, znaczy ta decyzja była dosyć taka szybka. Oczywiście rozmowy były wcześniej, ale decyzja była dosyć szybka. Przeprowadziłem analizę, czy to ma sens, szans, zagrożeń, analizę SWOT, czy to ma sens, czy to sensu nie ma. Doszedłem do wniosku, że tak, uważam, że ma to sens i zobaczymy, jaki będzie wynik wyborczy. Jak będzie wynik wyborczy, ja już pokazałem jako rektor, ale też i cała społeczność, że potrafię działać naprawdę szybko i nie trzeba tutaj jakichś większych przygotowań, także to nie jest tak, że nie będę w stanie zorganizować biura, bo to chyba jest jedna z prostszych rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.